Siema wszystkim, z tej strony Lukas Fishing. Jak zwykle witam w kolejnym odcinku. Oczywiście wyprawa weekendowa, dość nieudana, bo troszeczkę dałem tyłka, ponieważ umówiłem się z kolegą, mieliśmy jechać na Bajkał i siąść za drapieżnikiem i w ogóle zobaczyć, co się dzieje. Niestety zaspałem, nie ustawiłem budzika, wstałem późno, za co bardzo przepraszam kolegę i mam nadzieję, że nie będziesz się na mnie gniewał. Ale postanowiłem tak czy inaczej koło godziny 12 wsiąść w auto, bo miałem zanęty bardzo dużo narobione, robaków kupione, multum, bo prosił mnie kolega, żebym kupił. I pojechałem na ten Bajkał. No ale na Bajkale niestety jest tak mokro, jest tak wszystko podmoknięte, że nie dałem rady, nawet nie chciałem się wbijać i kombinować. Suma summarum, powróciłem z Bajkału i siadłem na Oławce. Na Oławce zaraz zobaczycie, przesiedziałem prawie 6 godzin i złapałem raptem 2 ryby. No co, następny dzień postanowiłem nie szukać i przyjechać w to miejsce, gdzie widzicie. Jesteśmy w Treśnie, główka jest odsłonięta, także zapraszam do oglądania. Kochani, dziękuję wam wszystkim za subskrypcje, za komentarze. Jesteście naprawdę super. Zaczynamy, nie poddajemy się. Jak widzicie, odra już opadła. Miejscówkę mamy przyszykowaną i zaraz lecimy. Także w tym odcinku mamy w sumie 2 miejscówki, 2 rzeki, ale nie jest tak źle. Jakaś ryba jest, można działać. Zapraszam. Już widzę, idą czarne chmury, słonko się schowało, przed chwilą deszczyk kapał i coś czuję, że będzie dzisiaj mokro. No ale się nie poddajemy, wędkujemy, kto nie lubi, niech polubi, a kto nie ogląda, niech zacznie. Bo wędkarstwo to sport i rekreacja, na szczytówce akcja. Zaczynamy, zapraszam. Mieliśmy rzucić sobie jednego federka, jednego żywca, ale zobaczyłem, że tu chłopaki na 4 wędki z boku, stanowisko obok, po prostu rzucili chyba 2-3 żywce, więc nie widziałem sensu, tak? Kochani, jesteśmy 6 godzinę na rybach. Kompletnie nic się nie dzieje, miałem kilka fajnych szarpnięć, kilka brań niezaciętych i niestety tylko jedną dzisiaj płotkę. Jesteśmy na rzece Oławka i jak zwykle dostałem po prostu po tyłku od tej rzeki. No cóż, wracamy do domu i wracamy na obiecaną, zapowiadaną odrę. Do zobaczenia. No, wracamy na zapowiadaną modrę i co? Niedużego, ale szarpało się. No jeszcze na koniec, no. Co to? O, koniec. Mamy mrożonego, specjalnie przyszykowany na dzisiejszą okazję. Teraz on się, a tutaj mamy, do koszyczka będziemy pakować, on jeszcze nie oddaje, dopiero zaczyna dochodzić. Ten będziemy mieszać z koszyczkiem. No i tutaj mamy jeszcze bułkę biały, ten drobena własnej hodowli. Dzisiaj jeszcze dokupiłem, bo już nie miałem czasu pojechać kopać i zaraz zaczynamy. Masakra, patrz jak on stary, co on robi. Ale co on transportuje? Ale koza, co? Thank you.
nie mieści. No słuchaj. Patrz jak dalej patruje non stop na kontrze. Patrz, on tu bokiem płynie. Może się brania ruszą, wiesz? Zawsze jest po tych barkach tak. Trzecia godzina na rybach. Ani brania. Trudno. Za to wody dużo, deszcz pada. Jest. Tak. W końcu po trzech godzinach. Nie. Albo nie ma nic. Podejrzewam. Leszko, przyszedł koleżko. Albinos. Dobra, nie tam. No, jestem od 14 na rybach. Jak widzieliście, złapałem tylko jednego leszcza. Nic się kompletnie nie dzieje. Są skubania, puknięcia, ale to nie jest nic konkretnego. Rozpadało się i nie zapowiada się, by tak szybko przestało, więc nie będziemy kontynuować sesji i powoli będziemy kończyć i zawijać się do domu. Jutro też jest dzień. Jeżeli jutro nie będzie padać, to jutro też odwiedzę Odrę i powoli zaczynamy się wtrybiać. Jak widzicie, niesamowity jest nurt i jeszcze chwilę to potrwa, nim ta woda zejdzie. Także tam mamy. Nie. Ale coś się trafiło. Coś tam skupia, coś się dzieje. Ła. Kochani, zmieniłem pozycję rzucania, bo miałem po lewej stronie cały czas zaczepy i bardziej warkocz się przeniosłem. I kochani, mam coś tam mam, ale nie wiem co. Jest leszcz, dobra. Ale nie wiem co. Kolejny leszczyk.
kochani, jak widzicie, jest już ciemno. Kolega pojechał do domu, przestało padać. Ja stwierdziłem, że jeszcze chwilę posiedzę. Parę leście jeszcze wpadło, to co widzieliście. Łudzę się, że jeszcze coś podejdzie, jeszcze chwilę posiedzę. I kończymy. W tygodniu odwiedzę na pewno jeszcze to miejsce. Wtorek, środa, zobaczymy, może czwartek. Zobaczymy, jak z czasem mi pójdzie. Także zapraszam was wszystkich do oglądania. Zostańcie ze mną, dajcie łapkę, zostawcie komentarz i co najważniejsze, to subskrypcję. Do zobaczenia, trzymajcie się już wkrótce w kolejnym odcinku Lucas Fishing. Pozdrawiam was wszystkich, trzymajcie się, cześć!